Czy lodowate kąpiele to klucz do lepszego zdrowia, czy raczej mit? Mogę się o tym przekonać tylko samemu wchodząc do wody. I zrobię to pierwszy raz w życiu będąc na Grenlandii. Morsowaniu przypisuje się wiele korzyści zdrowotnych, od poprawy odporności, poprzez poprawę układu krążenia, czy nawet zwiększone libido. Wiele osób też wchodzi do zimnej wody z nadzieją na to, że to pomoże im zrzucić zbędne kilogramy. Dochodzimy wręcz do absurdalnego poziomu zachwytu nad morsowaniem, więc chcę to wypróbować na sobie. A zaraz po tym pogadamy o tym, co na ten temat mówią badania naukowe. Ponoć przed wejściem do zimnej wody jeszcze w ubraniu warto się rozgrzać. Nigdy tego nie robiłem, więc wziąłem poradę od osób, które robią to bardziej regularnie niż ja. Czyli robiły to chociaż raz w życiu. Bo jak wiecie, ja będę wchodził pierwszy raz do wody i to na Grenlandii. Trochę orzeźwiająco, trochę zimno, trochę mrowieją mi nogi. Oddech staje się coraz trudniejszy. Jest! Pierwszy raz! I co, mam tak stać? Tak. Tak się właśnie morsujesz, Michał. Jest mi nad wyraz przyjemnie, muszę powiedzieć. W ogóle nie jest mi zimno, w sensie ani w głowę, ani w ręce. Trochę jest mi zimno w kroczu, o tak bym to ujął. Trochę szczypią mnie nogi. Plecy super, brzuch w porządku. Myślałem, że będzie dużo gorzej, no bo mamy minus 10 stopni na zewnątrz, więc myślę, że warunki jak na pierwszy raz są dość ekstremalne, ale czuję się nadspodziewanie dobrze. A próbowałeś kiedyś brać zimne prysznice? Kiedyś kilka razy próbowałem brać zimne prysznice, bo mój fizjoterapeuta mówi, że zimna, ciepła woda na zmianę mogą na przykład zmniejszyć bolesności po treningu, więc czasem to stosowałem, ale nie ukrywam, że niezbyt regularnie i niezbyt często. Jednak zdecydowanie bardziej wolę ciepłą wodę, ciepły prysznic, no i taką zupę, jak jest na Hawajach. Da się porównać to jakoś do zimnych pryszniców? Myślę, że tutaj, gdy teraz morsuję, to jest o tyle przyjemnie, że nie mam zmoczonej tej głowy i karku. Myślę, że ten kark jest takim miejscem, które jest bardzo wrażliwe na zimną wodę i teraz, gdy tutaj nie mam zamorzonego karku, no bo jestem o tak dotąd w wodzie, to jest mi całkiem przyjemnie. Myślę, że mógłbym tutaj siedzieć i siedzieć. Powtórzyłbyś to? Co? Morsowanie. Myślę, że bym to powtórzył, ale nie sam, no bo teraz jestem sam w środku jeziora na arktycznej pustyni i jest dość dziwnie. Czy czujesz, że się uwalniają te przysłowiowe endorfiny, o których dużo osób mówi podczas morsowania? Chce ci się śmiać? Jesteś pozytywniejszy? Nie, no jak chyba widać, to tak, jakby jest w porządku. W sensie zaczynają mnie teraz już trochę bardziej szczypać łydki i piszczele też. Ale czy czuję się dobrze? Na pewno to było jednak pobudzające. Nie wiem, na jak długo ten stan pobudzenia będzie miał miejsce, czy to jest tylko takie chwilowe w momencie, gdy na pewno jest jakiś taki wyrzut adrenaliny, noradrenaliny, no bo w końcu jednak sytuacja stresowa, wejście do takiej zimnej wody, ale czuję się jak najbardziej w porządku. Ostatnie pytanie. Co uważasz o tym, że ludzie chodzą morsować? Spoko trend? Myślę, że morsowanie jako takie hej, spotkajmy się ze znajomymi, pójdźmy zrobić coś fajnego, czyli wejść do zimnej wody zamiast iść do knajpy, jeść i pić jakieś drinki, to jest na pewno ciekawa alternatywa na spędzanie czasu jako taka towarzyska forma aktywności na świeżym powietrzu, to jak najbardziej jestem na tak. Myślę, że jestem już jakieś 7-8 minut w wodzie. Mógłbym spokojnie wytrzymać jeszcze dłużej. Nie wiem, jak długo powinno się być za pierwszym razem. Chyba jakieś 10-15 minut? Nie, za pierwszym razem się powinno tak z 2 minutki chyba być 3 z mojej wiedzy. Sobie... Ale ty nie siedzisz też 8, ty siedzisz 4-5 może. Myślę, że nie doceniasz mnie. Jak nie, nie czuję nóg. Ej, ten rzecznik człowieku. Mam czerwoną skórę chyba, co? No. Ale szczęście jest, morsowanie daje szczęście. W ogóle nie czuję żadnej części ciała swojego teraz. Bo nawet Grenlandczyk ci robił zdjęcia. Nawet on jest zdziwiony. Kuma, po wyjściu, jak było? Co było na plus, co na minus? Nie, no minusów generalnie nie widzę, no. Nawet nie jest mi jakoś aż tak ekstremalnie teraz zimno. Nie, nie, nawet nie jest mi zimno, muszę szczerze powiedzieć. Teraz jednak zaczynam się trochę trząść. Nie, nie, nawet nie jest mi zimno, muszę szczerze powiedzieć. Praktyka za nami, teraz czas na teorię potwierdzoną badaniami naukowymi. A dlaczego ja nie jestem fanem morsowania? Z tego samego powodu, dlaczego nie jestem fanem wszelkich aktywności, które nie mają wystarczającego potwierdzenia w badaniach naukowych. Prawda jest taka, że na ten moment brakuje wystarczająco silnych dowodów naukowych na to, żeby powiedzieć, że na pewno morsowanie ma korzystny wpływ na zdrowie. Co w takim razie jest potwierdzone naukowo, a co jest tylko mitem albo piękną teorią? Mamy kilka badań naukowych, które potwierdzają, że regularna ekspozycja na zimno może pomóc w
leczeniu hipercholesterolemii, zmniejszyć stan zapalny czy pomóc w regulacji stresu. Jeżeli jednak przyjrzymy się tym badaniom dokładniej, zobaczymy, że wyciągnięcie jednoznacznych wniosków może być trudne, bo ten efekt może chociażby wynikać z tego powodu, że osoby, które regularnie morsują, mają też wiele innych korzystnych dla zdrowia nawyków. Są bardziej aktywne fizycznie, bardziej świadome swojego ciała i ciężko jednoznacznie powiedzieć, że te korzyści zdrowotne wynikają właśnie z morsowania. A to nie koniec problemów z badaniami nad morsowaniem. W 2016 roku powstało badanie, w którym sprawdzano wpływ zimnych pryszniców na odporność. I osoby, które brały zimne prysznice, zgłaszały nieobecność w pracy z powodu choroby o 26% rzadziej niż osoby, które brały ciepłe prysznice. Ale nie wiemy dlaczego, ponieważ nie były sprawdzane żadne markery biologiczne. Najbardziej obiecujące wyniki badań mamy w kontekście profilaktyki chorób układu krążenia, wzmocnienia odporności, tutaj głównie zmniejszenia ryzyka infekcji górnych dróg oddechowych, zdrowia psychicznego i zwiększenia insulinowrażliwości. Niemniej potrzeba większej ilości badań, żeby udowodnić te tezy. I spróbowano to zrobić w 2022 roku, kiedy ukazał się przegląd 104 badań badających wpływ morsowania na zdrowie. Choć niektóre z nich wykazały pozytywny wpływ zanurzania się w zimnej wodzie na organizm, to jednak wyciągnięcie ostatecznych wniosków utrudniał fakt, że większość badań była przeprowadzona na zbyt małych grupach osób oraz w różnych warunkach dotyczących temperatury czy zasolenia wody. Brakuje także w tym temacie długoterminowych badań, czyli takich, które trwały co najmniej rok. Warto również wspomnieć o potencjalnie negatywnych skutkach morsowania na zdrowie, z czego do najbardziej znanych należą problemy krążeniowo-oddechowe związane z szokiem po wejściu do zimnej wody i oczywiście hipotermia. Ponadto osoby ze znaną lub obecną, ale niezdiagnozowaną chorobą układu krążenia mogą być bardziej podatne na negatywne efekty morsowania. Często też pojawia się pytanie, czy morsowanie pomaga schudnąć. Wchodzenie do zimnej wody może nieznacznie zwiększyć ilość spalonych kalorii poprzez aktywację brunatnej tkanki tłuszczowej, która odpowiada za utrzymanie ciepła w organizmie. Jednak efekty te są minimalne i mało praktyczne, w szczególności jeżeli wchodzimy do tej zimnej wody na bardzo krótki czas. Badania pokazują, że kilka godzin w zimnej wodzie pozwala spalić dodatkowych 250 kalorii, ale to jest bardzo mało praktyczne, no bo kto siedzi w zimnej wodzie przez kilka godzin? Lepsze i po prostu zdrowsze będzie pójście na zwykły, dłuższy spacer. A to nie koniec minusów tego rozwiązania, bo ekspozycja na zimno może zwiększać apetyt, przez co po takim morsowaniu zjemy więcej jedzenia i tak naprawdę sprawimy, że do naszego organizmu dostarczymy więcej kalorii niż spaliliśmy w trakcie morsowania. Widzicie już, czemu nie jestem fanem morsowania. Ludzie przypisują mu zbyt wiele i próbują zastąpić zdrowy styl życia morsowaniem. Więc zimne prysznice i morsowanie kilka razy w roku nie poprawi waszego zdrowia, jeżeli przez cały rok zaniedbujecie aktywność fizyczną i zdrową dietę. Ludzie szukają drogi na skróty, ale ona nie istnieje. Jeśli zależy wam na dobrym wyglądzie, zdrowiu i samopoczuciu, to podstawą jest dobrze zbilansowana dieta, regularna aktywność fizyczna i dobry sen. Oczywiście, jeśli ktoś z was do tego jeszcze lubi morsować, to super, to przecież jest zawsze jakaś forma aktywności na zewnątrz, którą można zrobić ze znajomymi. Więc na pewno lepiej jest pójść ze znajomymi morsować, niż do klubu na imprezę. Dla wielu osób może być to taki pierwszy krok do czegoś więcej niż siedzenie w domu i za to na pewno ogromny plus. Nie traktujmy tego jednak jak jakieś cudowne uzdrowienie organizmu, bo takich właściwości morsowanie po prostu nie ma. Linki do badań zostawiam w opisie, możecie sprawdzić i poczytać sami. A jeśli ktoś z was zna jakieś badania, które mogą zmienić moje zdanie, to podeślijcie mi je koniecznie. Tworzę ten kanał, żeby dzielić się z wami swoją perspektywą, doświadczeniem i mówić językiem nauki. I na to samo liczę z waszej strony.